Dwa komentarze do tego, co Jurek przed chwilą powiedział. Po pierwsze, że głównym inicjatorem tego, żebym ja coś tu gadał, jest Jacko, bo on powiedział, że właśnie on kompletnie nie rozumie, co ja robię z tymi jego fontami, więc mam nadzieję, że dzisiaj to już Jacko będzie wszystko rozumiał i ja już nie będę musiał, tylko przy następnych fontach już będzie z głowy. Ty będziesz musiał przypominać co jakiś czas, bo ja pamięć to są dokumenty. No to co zwykle, no to co na... Na własność. Stasiu się, on cię ożywił. Złapał cię na litru. Natomiast drugi komentarz jest taki, tak a propos tego, czego to ja jestem autorem, albo z czego jestem znany, to chciałem powiedzieć, że dzieło mojego życia leży tam, o, jeszcze przed chwilą leżało tam z tyłu na stoliku, jakby ktoś chciał, to może nawet kupić. To tak. Nie. Słownik. A ten słownik, tak? No więc. A nie klasy? Dobrze, więc to teraz do rzeczy. Więc ja zakładam, że to jednak ma być jakaś pogadanka dla początkujących. Jak to się w tym LaTeX-u używa fontów? Więc. Na początek, dla ustalenia uwagi, przyjmijmy, że mamy dokument pisany po polsku, no i że go składamy w LaTeX-u, więc przyjmijmy, że nasz dokument będzie miał taką preambułę, że ładujemy jakąś tam klasę dokumentu, o której no zresztą przed chwilą powiedział Jurek, że ładujemy pakiet polski, bo tekst ma być po polsku, no i że w jakiś sposób musimy wprowadzać polskie znaki, więc ja używam Linuxa, więc ostatnio już zgodnie z trendem używam UTF-8 w swoich dokumentach, czyli coś takiego wpisuję, no a stosownie do używanego systemu podmieniamy tę linijkę, na przykład pod Windows pisząc CP1250 zamiast tego UTF-8, albo czego tam kto używa. No więc powiedzmy, że taki mamy punkt wyjścia. To teraz na początek trochę przypomnienia z tak zwanego Lamparta, czyli z podręcznika LaTeX-a. Jakie mamy w LaTeX-u polecenia do wybierania rodzaju używanego pisma, powiedzmy tak nieprecyzyjnie. Po pierwsze, te polecenia dzielą się na dwie grupy. Mianowicie mamy polecenia z argumentem, które danym rodzajem pisma składają to coś, co przekażemy jako argument. A w drugiej grupie mamy deklaracje, które powodują włączenie danego rodzaju pisma i od tego miejsca ten rodzaj obowiązuje, dopóki nie powiemy czegoś innego. Oczywiście obowiązują zwykłe w LaTeX-u zasady grupowania, czyli jeżeli mamy grupę ujętą w nawiasy klamrowe i wewnątrz niej taką deklarację, no to ta deklaracja obowiązuje do końca grupy i środowiska LaTeX-owe stanowią też takiego rodzaju grupy kończące zasięg działania deklaracji. To teraz popatrzmy wierszami. Mamy tutaj trzy polecenia, które pozwalają nam wybrać, czy chcemy używać pisma bezszeryfowego, szeryfowego, czy też udającego, powiedzmy, krój maszyny do pisania. Tutaj mamy polecenia, które pozwalają wybrać, czy chcemy mieć pismo jasne, czy grube. No i wreszcie tutaj mamy cztery polecenia sterujące odmianą pisma, która może być... Tak, że niby medium. ABF jak boldface. No tak, więc odmiany może być prosta, może być kursywa, może być pochyła w odróżnieniu od kursywy, co oczywiście jest czymś dosyć nietypowym w całym świecie z wyjątkiem LaTeX-a, no ale chyba tak naprawdę komputer modern i pochodne są praktycznie jedyną rzeczą, w której jest osobno zrobiona odmiana pochyła, która właściwie nie wiem, czy ona jest jakoś w miarę mechanicznie pochylona, czy ona się czymś różni.
No w każdym... Jeżeli chodzi o źródła, to jest mechaniczne pochylenie. To jest mechaniczne pochylenie. A jakieś tam grubości, kresek tych rzeczy przy tym pochyleniu? Nie ma żadnych kosztów. Tylko po prostu normalnie kopnięte. No więc w każdym razie Knut coś takiego przewidział jako osobne fonty w rodzinie komputer modern. Rozumiem, że w współczesnym świecie można coś takiego, czy w zwykłym programie można coś takiego zrobić, włączając jakąś tam opcję pochylania, prawda? Ale tutaj mamy to jako osobną odmianę, której w większości krojów z wyjątkiem komputer modern nie będzie. Znaczy będzie bezszeryfowy bywa oblik zamiast italii. Zgoda, ale znaczy wtedy się umawiamy, że po prostu tą pochyłą, standardową pochyłą odmianę nazywamy kursywą. Znaczy, albo inaczej mówiąc, że to polecenie służy właśnie do wybierania tego czegoś, co jest dla porządku. Natomiast to jest to takie dziwadło. Więc te polecenia, jak Państwo widzą, stanowią wyraźne trzy grupy, które sterują trzema osobnymi cechami pisma, które możemy nazwać krojem lub też rodziną pisma. Tutaj jest mowa o grubości i szerokości również, ponieważ i to jest zebrane w jedną cechę, ponieważ ta gruba odmiana znowu domyślnych wtechu fontów komputer modern jest jednocześnie poszerzona, więc to przełączenie na BF to jednocześnie powoduje właśnie jakby zmianę szerokości wybranej szerokości pisma. No i tutaj mamy cztery odmiany. No i wymienione w tej tabelce polecenia. Skończony zbiór, czy można dodawać? Do tego dojdziemy. No i wymienione w tej tabelce polecenia działają niezależnie, to znaczy oczywiście polecenia z każdej grupy wzajemnie się wykluczają, to znaczy wzajemnie, znaczy, no, jakby to, jak to powiedzieć, znaczy to jest wybór jednej możliwości, natomiast to i to jest od siebie niezależne. Czyli jeżeli użyjemy polecenia wybierającego kursywę, którego zasięg mamy odtąd dotąd i w obrębie tego zasięgu użyjemy polecenia wybierającego pismo półgrube, no to w tym fragmencie dostaniemy coś, co będzie półgrubą kursywą. Kapitaliki są dobrze, cofnijmy się. O ile oczywiście kursywa będzie dostępna. O ile oczywiście kursywa, tak, bardzo słuszna uwaga. Kapitaliki są tutaj jako jedna z odmian. Czyli jeżeli mamy wśród dostępnych odmian kursywne kapitaliki, to wtedy za pomocą tych czterech poleceń nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. No właśnie. No okej, okay, to na razie powiedzmy tyle. Frutiger w labusie, tak? No szczęśliwie nie całkiem. Dobrze, tu już byliśmy, prawda? Teraz mamy również wśród tych standardowych poleceń serię służącą do wyboru stopnia pisma. To jest taki ciąg nazw. I stopień pisma, który naprawdę dostaniemy, jeśli użyjemy tych poleceń, zależy od tego, jaki wybraliśmy domyślny stopień pisma dokumentu za pomocą opcji w poleceniu document class. To znaczy, jeżeli nie użyliśmy żadnej opcji, czyli jest stan domyślny, że to ma być 10 punktów, to będą to te wartości, no a z opcjami 11 albo 12 punktów przy document class dostajemy odpowiednie stopnie trochę większe.
No i teraz te polecenia zmieniające stopień pisma, jak się Państwo spodziewają, też działają niezależnie od innych atrybutów, czyli jeżeli w obrębie fragmentu kursywnego zażyczymy sobie, żeby pismo było duże, to dostaniemy powiększony fragment, też oczywiście będzie kursywą. Te polecenia w zasadzie w intencji autorów systemu nie są przeznaczone do tego, żeby ich używać bezpośrednio w tekście, no bo to takie jest bardzo niskopoziomowo typograficzne, prawda? Sensowniej jest posługiwać się poleceniami, które coś znaczą i mówią, czym dany fragment tekstu jest, więc zapewne sensownie jest na przykład, jeżeli w tekście przywołujemy tytuły jakichś dzieł, utworów czy czegoś takiego i chcemy, żeby one były składane kursywą, to sensownie jest nie opatrywać ich poleceniem tekst it, tylko zdefiniować jakieś polecenie, na przykład / tytuł, które będzie się do tego tekst ita rozwijało, a coś będzie znaczyło dla autora. No i spośród domyślnie, znaczy standardowo zdefiniowanych poleceń, taki charakter ma polecenie env, które ma oznaczać, że dany fragment tekstu ma być po prostu wyróżniony, że jest to, znaczy to, co pewnie najsensowniejsze jest w tekstach angielskich, gdzie jest zwyczaj po prostu wyróżniania fragmentów kursywą, żeby jakoś położyć nacisk, akcent, że to jest istotny element danej wypowiedzi, czego w zasadzie w polskich zwyczajach nie ma, znaczy to jest anglicyzm, czy też anglosasizm, jak ktoś wyróżnia w ten sposób fragmenty w tekście po polsku, no ale w każdym razie jest sobie takie polecenie, które ma oznaczać, to ma być wyróżnione w sposób właściwy dla danego dokumentu. W standardowych klasach to polecenie jest zdefiniowane tak, że włącza kursywę, chyba że jesteśmy we fragmencie, który jest kursywą i wtedy on przełącza z powrotem na proste i tak dalej. Znaczy to można jeszcze mocniej zagłębiać, ale wtedy oczywiście się robi to mało czytelne. Albo nie zagłębiać. Albo nie przełącza. Przełącza. Albo nie przełącza. Przełącza. No tak, to może... Chodzimy o to, że są sytuacje. To może u ciebie coś nie działa. To może właśnie. Dobra, wystarczy, że ktoś pisał do punktu, że ma pół stopnia pochylenia. No tak. Chociaż jest prosty. No tak. To możemy potem na zakończenie spróbować skonstruować przykład. Nie, no dobra, ale to jest dziwnostka. No, znaczy w normalnych warunkach to działa, prawda? No nie jest. No z normalnymi fontami, no nie. Bo to przecież jest nienormalne, że ktoś zrobił proste pismo, które ma pół stopnia pochylenia i wpisał to do nagłówka, prawda? No jest to nienormalne. Znaczy krótko mówiąc, font jest zły, trzeba go poprawić. No. Czyli powiedzieć, że on jest prosty, chociaż nie jest prosty, ale nie jest tak, że tak naprawdę za kuriozo tak ma. Dobrze. Teraz, że tak powiem, z kronikarskiego obowiązku mówię o tym, że jest jeszcze, że jest grupa, taka grupa poleceń, która została odziedziczona po poprzedniej wersji LaTeX-a, więc została, żeby nie powodować zdziwienia, przy czym te polecenia się zachowują inaczej niż te wymienione wcześniej, to znaczy one po prostu włączają pewną konkretną odmianę pisma i już. I one się, ich się nie da skombinować. Jeżeli mamy tutaj sobie jakąś grupę, w której najpierw włączyliśmy kursywę, a potem mówimy, że ma być półgruby, no to w tym nowym, znaczy bieżącym systemie spodziewalibyśmy się, że to będzie półgruba kursywa. Jak z seriesami, tak?
tak? Mm-hmm. Znaczy po prostu to jest 6, to jest 7 możliwości, z których można wybrać i każda z nich to jest pewien, to jest pewna konkretna odmiana, koniec, to się w żaden sposób ze sobą nie kombinuje. Słucham? Ze zmianami się kombinuje. Tak, przy czym to właśnie, znaczy to jest inaczej niż było w starym Latechu, to znaczy w starym Latechu polecenia zmieniające stopień pisma zawsze przełączały na jasny prosty. Jednocześnie. Tu już tego nie robią, więc i tak jest pewna niezgodność z tym, co było wcześniej. Więc tak naprawdę chyba zgodnie z tym, co piszą autorzy Latecha, o tych poleceniach najlepiej zapomnieć. Ale one są bardzo wygodne. Znaczy, jeśli się wie, że to właśnie robią. No okej, okay, to znaczy... Że czyszczą że RM to będzie jasny, prosty i tak dalej. I ja ich właśnie w ten sposób używam. No w porządku, więc to jeśli się to wie, no okej. Możemy się nie zgodzić z autorami, tak? Jeśli chodzi o to, że jak się włączy kursywę z poleceniem, to nie ma tej korekty, korekty kursywy, powiedzmy, tak. Przy czym to jest prawda... Tak. To jest prawdą w odniesieniu do wszystkich deklaracji, to znaczy te polecenia z tej kolumny po prostu przełączają odmianę pisma i koniec. Natomiast polecenia z tej kolumny faktycznie próbują dostawić korektę kursywy i to próbują ją dostawić zarówno na początku tego tekstu, jak i na końcu. I to jeszcze na dodatek dostawiają ją nie tylko do kursywy, ale na przykład jak mamy tekst, który jest półgruby i kończy się literą F, to jemu też by się przydała ta korekta kursywy, więc ja nie zaglądałem, jak to jest zrobione, znaczy wiadomo jeszcze, że jest lista, znaczy, że one patrzą, co jest dalej i sprawdzają, czy nie jest to niski znak interpunkcyjny i wtedy tej korekty kursywy nie będzie. Natomiast kiedy wstawiają, a kiedy nie wstawiają, to właściwie nie wiem. Być może po prostu zawsze wstawiają, zakładając, że jak to jest jasny, prosty, to będzie zerowa korekta. No właśnie, też nie bardzo wiem, bo popatrzeć wstecz to już nie mają jak, więc jest to... No więc to jest jakiś problem, tak, no jest to problem badawczy, to musimy zobaczyć. W każdym... Znaczy, kiedyś próbowaliśmy w jakikolwiek sposób zautomatyzować to, bo jak współpracowaliśmy z takimi przygodnymi ludźmi, którzy przyozdabiali tagami tekst, to tłumaczenie tej korekty kursywy było trudne. Spróbowaliśmy sami jakiś taki heurystyczny model dostawiania tej korekty kursywy. To nie działa. Zawsze się znajdzie jakiś kontrprzykład, w którym to źle wygląda. To znaczy, trzeba dodać coś więcej niż korekty kursywy. To znaczy, podręcznik Latecha oczywiście ostrzega, że to należy też popatrzeć, co wyszło i jakby to poprawić. No tak, więc no to też jest, to niewątpliwie jest heurystyka. To jest dobre, tylko to się nie nadaje do automatycznego... Na wejściu do italika często korekta kursywy. No przydaje się lewostronna, ale to nie z jotem kursywy. No tak, ale ale J nie ma korekty kursywy lewostronnej. Lewostronnej na dole, znaczy lewostronnej po prostu. No. Tak, no ale to już jest ograniczenie samego techa. To też nie jest to samo znowu. Znaczy lewa i prawa. No tak, no to już dochodzimy w ogóle do tego, że najlepiej byłoby zobaczyć, jak ten znak dokładnie wygląda i ile odstępu i zrobić tam, zrobić ten automatyczny kernik. Tak właśnie. Jakiś algorytm automatycznego kerningu. Nie, no zróbmy. Ja ci kupię InDesign, a ty potem go odłożysz na półkę i się zmarnuje. Przecież ty nigdy w życiu nie będziesz tym robił. Będę. Ja mam dość. Dobrze, proszę Państwa, to teraz zacznijmy trochę brnąć w to wszystko. Latech domyślnie posługuje się krojami Computer Modern. To przyjrzyjmy się temu, co mianowicie w tych, co to są te kroje Computer Modern, bo ich nam się troszeczkę namnożyło. Właściwie to chyba jeszcze nie są
to jeszcze nie jest wszystko. Znaczy, powiedzmy, patrzymy z naszej polskiej perspektywy, bo jakby się jeszcze zastanawiać nad wariantami cyrylicznymi komputer modern, to by się tego rozmnożyło jeszcze więcej. Więc tak. To, czego Latych domyślnie używa, to jest oryginalna rodzina komputer modern, zaprojektowana przez Knuta, w której nie ma polskich znaków oczywiście przez Knuta była zrobiona w Metafoncie jako fonty bitmapowe, potem powstała wersja obwidniowa, wersje obwidniowe typu pierwszego. Dużo różnych i niekompatybilnych. Tak, oczywiście. Następnie, z naszej polskiej perspektywy, bardzo ważny moment i bardzo ważny wariant rodziny komputer modern to są tak zwane fonty PL, czyli adaptacja zrobiona przez Bogusława Jackowskiego. Zaraz. Nie, już mnie kiedyś poprawialiście, że zaraz. Nie, dobrze. Nie, obu was należy cytować przy tym. Natomiast obwiedniowy jeszcze zrobił Jacek. Aha, Janusz się przyłożył, słusznie, Janusz Nowacki przyłożył się do przeniesienia tego do fontów typu pierwszego. Więc go dopisz tam przy okazji. Nie, nie będę tego robił natychmiast, co chociażby nam to wyszło. Na ekranie lepiej dopisać. Co? Na ekranie. Na ekranie, mam mazaki, okej. Dobrze. Kolejny wariant krojów komputer modern to są tak zwane fonty EC, czyli rozszerzenie europejskie z większym zestawem znaków. No i na ile mi wiadomo, to ono się nie doczekało porządnej wersji obwiedniowej, tylko to w zasadzie istniało wyłącznie w formie fontów bitmapowych, a więc nie bardzo nadających się do tego, żeby na przykład jakiegoś PDF-a do wyświetlania na ekranie z tego zrobić. No i w tym... No, zrobiono te CM Super. No ale one miały pewne wady, prawda? Jakieś to było... No dobra, no więc znaczy ale trudno powiedzieć, jakaś, że... Jakaś była. To znaczy, może tak, na tyle różniły się od tych bitmapowych, że trudno powiedzieć, że to były wersje tego samego. No i teraz kolejny ważny element to są tak zwane fonty LM, czyli rodzina Latin Modern, znowu, że tak powiem, produkcji rodzimej, gustownej, tak, naszej. No i w zasadzie można mieć nadzieję, że z tego wszystkiego obecnie najważniejsze są te, z tych czterech obecnie najważniejsze są te i miejmy nadzieję, że one stopniowo po prostu zostaną domyślnym krojem używanym przez Latecha, nie wiem, może Plaina też, nie, na Plaina nie zostaną. W każdym razie, że to jest rodzina, która jest już wyłącznie w postaci fontów obwiedniowych typu pierwszego i OpenType. Aczkolwiek czasami jakieś utility usiłują mapy do tego pogenerować. No tak. A tu mamy jeszcze taką boczną gałązkę, mianowicie Knut zrobił pewną wariację na temat fontów komputer modern na potrzeby składu swojej książki Concrete Mathematics. No i ona jest taka trochę cięższa niż te oryginalne komputer modern i to również miało, czy też ma polską wersję analogiczną do tego, przy czym chyba wyłącznie bitmapową, prawda? I są wersje obiedniowe, ale komercyjne. Ale bez polskich znaków? Bez polskich znaków. Czyli... Z polskimi są też, ale tak automatycznie. Aha. Znaczy PC mają... A nie, no PC mają obiedniowe, na zasadzie CM Super. No tak. Ale w każdym razie to jest, powiedzmy, pewna boczna gałązka tej rodziny komputer modern. Wspomniałeś o tym, o CM Super, tak? To jest istotna chyba informacja, że jeśli masz CM Super zainstalowany, to domyślnie Latech ci, wiesz, znaczy sterowniki ci włączą, będą wołały te telefony. To tego nie wiedziałem, to, no właśnie, to straszny to problem, badzie, to w tym tech live'ie tak jest. Nie, to od zawsze tak właśnie, było. To przecież nie Latech, tylko tech live. No jak to? Jest właśnie...
Dlatego, jeśli masz T1 włączone... Jest, macie tam podpis Mittelbacha? Nie, ale nie wiem, kto do tego co jest dalej? Domyślnie CM Super się podstawiają. Wniosek nie ma. Coś z tym trzeba zrobić. No. Tak, nie instalować CM nie Superu. Nie zajęć, ale... Mhm. No tak, właśnie... Mittelbach był przeciwny elemom z tego powodu, że one są troszeczkę w bok od CM-ów. Mhm. No i w zasadzie nie wiadomo, jak jest z tymi. Znaczy, że tego nie można tak podstawić, zachowując tak zwaną zgodność. Tak, no więc dobra, więc w każdym razie sytuacja jest taka, że nadal domyślnymi fontami LaTeX są oryginalne fonty Computer Modern. A żeby to zmienić, to wersja najprostsza jest taka, że trzeba załadować jakiś pakiet fontowy, tak zwany. No i na przykład, jeżeli chcemy, żeby nasz dokument był składany fontami Latin Modern, to ładujemy pakiet o wdzięcznej nazwie LModern. Skąd wiedzieć o istnieniu tych pakietów? No trzeba właśnie... Trzeba mieć podręcznego Staszka chyba, który najlepiej wie, co jest na tych live. Wersja 1.0 chyba starczy. Honorowa. Więc spróbujmy zobaczyć parę takich pakietów przełączających fonty, które wydają się interesujące z naszego lokalnego punktu widzenia. W tej tabelce to są nazwy pakietów, których należy użyć w poleceniu use package, tak jak tutaj. Czyli nie ma pakietu tych Jaya. No nie ma pakietu tych Jair, bo nie bardzo wiadomo, co miałby on zrobić. Nie, no bo nie ma takich rodzin z nadrodzinami, tak? Tak. No właśnie, ja tutaj napisałem meta rodzina tych Jair, bo to oczywiście nie jest rodzina w sensie, to nie jest jeden krój pisma, tylko ale, to jest taka kolekcja. Tak, ale ponieważ ma reprezentację zgodną, więc to mogłoby to figurować. To mogłoby mieć jakąś reprezentację w programie, ale chyba to tak naprawdę nie ma wiele sensu, znaczy nie wnosiłoby wiele. Tak, Rysiu. Mógłby być taki pakiet TechGire, który miałby parametry, że będę używał z niego tego Temsa i pakietu, tak? I w odpowiednich momentach włączać te. No tak, ale w gruncie rzeczy to by się sprowadzało do tego, że zamiast wpisać kilka nazw pakietów, wpisałoby się kilka opcji dla jednego pakietu, więc myślę, że stan bieżący tak naprawdę mniej więcej pozwala na to samo. Tutaj jest taka trochę tajemnicza kolumna, której znaczenie się powinno za chwilę zacząć wyjaśniać. W każdym razie to są nazwy tych rodzin, jakich LaTeX używa wewnętrznie. Do czego one się przydadzą, to właśnie wyjaśni się za chwilę. No a to są oficjalne nazwy krojów. Strasznie krótkie nazwy. Przy czym... Jak Państwo widzą, te wszystkie nazwy są strasznie dziwne, to znaczy te nazwy są kompletnie niepodobne do tych nazw, to znaczy nazwy pakietów, jak widać, są tworzone konsekwentnie. TechGire skracamy do TG, a potem idzie pełnym słowem, chociaż pisanym małą literą, ta nazwa kroju. Jak pewnie większość Państwa wie, to są nowe wersje czegoś, co się nazywało kiedyś fontami quasi. I w związku z różnymi problemami z właścicielami znaków towarowych czy czegoś tam, czy też w każdym razie właścicielami nazwy Palatino, te nazwy zostały zmienione na coś takiego, żeby już naprawdę nikt się nie czepiał i żeby było wiadomo, że to jest
co innego. W każdym razie te nazwy zostały zachowane takie, jak były przedtem, więc one się odwołują właśnie do nazw krojów, w których to są wersje. Więc tu są literki TM, bo to jest Times, to jest Palatino, to jest Bookman, to jest Century Schoolbook, to jest CAP w Chancery, to jest Avantgarde, to jest Helvetica i to jest Courier. Natomiast Q jest od tego kwasu, które... To jest też konsekwentne, bo to jest stara indiańska tradycja. No tylko niestety są dwie te stare indiańskie tradycje, przy czym no więc tak naprawdę to chyba trzeba sobie taką, jeśli trzeba mieć tę tabelkę gdzieś pod ręką i po prostu wtedy daje się z tym żyć. Mojca. Nothing. Absolutely nothing. Not yet. Not yet. Pardon? If you wanted to have times glyphs from takes fonts, you would first load takes fonts package and this package afterwards. Czy ktoś rozumie? Well, you have some ways to combine. I will not get to math fonts in this talk, but of course you can mix anything with anything, and what you can, and is there something else? Yeah, that's right. To dobrze, ale ja wrócę już do... Math will be the topic of the next talk in a year. Let's say. Więc to jest fajna grupa krojów pisma, których możemy łatwo używać w LaTeX-u. Oprócz tego mamy jeszcze parę innych krojów opracowanych przez naszych fontografów, że tak powiem. Bardzo przepraszam, że ten kurier, że to słowo kurier nie jest wyświetlone kurierem, ale właśnie się okazało, że nie potrafię znaleźć kuriera w tech live'ie z pakietów w najnowszej wersji Ubuntu. I nie wiem, czego w ogóle tam nie ma, czy coś. No, w każdym razie przepraszam. Więc tutaj znowu mamy tę wewnętrzną nazwę rodziny, nazwę pakietu i nazwę kroju. No i tutaj powiedziałbym, im nowsze są te kroje, tym nazwy się robią łatwiejsze do zapamiętania i prostsze, bo po prostu w wypadku Iwony tutaj i tutaj jest Iwona i tutaj jest kurier. No tutaj poczuliśmy, że trzeba jednak trochę skrócić te nazwy, więc one się skróciły do czegoś takiego i czegoś takiego, a w nazwie rodziny się skróciły jeszcze bardziej, bo przez dłuższy czas myśleliśmy, że to jakaś jest indiańska tradycja, że one muszą być tak mniej więcej trzyliterowe, no ale ostatnio mamy na przykład tutaj nazwę kurier, nic od tego nie wybucha, więc wydaje się, że nie ma powodu się tym specjalnie przejmować. Jeszcze jest cyklon. Jeszcze jest cyklop, ale cyklopa jeszcze nie ma na tych live'ie 2007 go nie było, prawda? Bo to było nie. Tak, więc. Ale jak się Państwo spodziewają, krój, który się nazywa cyklop, będzie włączany pakietem, który się nazywa cyklop, i rodzina w LaTeX-u będzie się nazywała cyklop. Z tych pakietów wymienionych i krojów na poprzednim slajdzie,
trzy mają opcję. Mianowicie można sobie zażyczyć, żeby krojem używanym w dokumencie, tym podstawowym, była odmiana cienka, albo też za pomocą opcji condensed, żeby to była wersja zwężona, albo też można użyć obu tych wersji i dostać cienką odmianę zwężoną. Znowu jako podstawowy krój pisma i potem te zmiany odmiany i grubości idą względem tego. Czyli jak sobie tutaj zażyczymy w takim układzie opcji, polecenie BF Series będzie nam włączało tak naprawdę odmianę normalną, która dla tego Lighta wygląda, znaczy stanowi o odpowiednik grubszy. Heros, tak? Heros też ma odmianę zwężoną, natomiast to nie zostało przewidziane na takim poziomie i może to poprawimy w jakiejś kolejnej wersji, ale... Bo to... Tak. Tylko do tego musimy jeszcze dojść. Natomiast... No więc chyba dorobimy w jakiejś następnej wersji, ale na razie nie. Jesteś pewien, że to jest lepsze podejście, a nie mamy po prostu... Nie jestem pewien, ale dojedźmy do końca, bo jeszcze nie wiemy, jak jest inne. No takie, że to jest element rodziny szerszej. No tak, tylko jeszcze nie wiemy, jak to się robi w lateksie. Bezpiecznie. Dobrze, to teraz... Umiemy już przełączyć krój pisma tak globalnie używany w dokumencie, że powiedzmy, chcemy mieć dokument złożony Timesem, znaczy tak naprawdę TechJair Termesem w naszym wypadku, no to włączamy pakiet i mamy. LaTeX, a to właściwie standardowe klasy dokumentów i moje klasy dokumentów, mają taki model, że mamy do dyspozycji w łatwy sposób trzy różne kroje pisma i już widzieliśmy te polecenia włączające je. Czyli tak naprawdę te polecenia typu RM Family, SF Family i TT Family, one tak naprawdę nie znaczą włączenia krojów komputer Modern, Roman, Sans Serif i Typewriter, tylko znaczą włącz to, co zostało ustalone, że ma być domyślną rodziną szeryfową, bezszeryfową i tą typewriterową. Wydaje się, że ten model jest całkiem sensowny, no bo mieszanie ze sobą w takim no przeciętnym dokumencie, w przeciętnej publikacji, nie w czymś jakimś bardzo wyrafinowanym, mieszanie na przykład ze sobą dwóch krojów bezszeryfowych, znaczy szeryfowych, no zwykle daje jakieś dziwne efekty, więc to jest powiedzmy jakiś taki rozsądny przypadek domyślny, żeby nas nie wprowadzić w jakieś kompletne krzaczory typograficzne. No i standardowa sytuacja jest taka, że albo składamy całą publikację w zasadzie jednym krojem pisma, na przykład szeryfowym i w tytułach stosując na przykład pogrubienie, albo że mamy tak, że tekst jest szeryfowy, a na przykład w tytulariach stosujemy właśnie jakoś dopasowany do niego krój bezszeryfowy. No a... Do tego by się przydało mieć te Jaira jako jedną całą rodzinę. Tak, można by mieszać Typesa z tego jako bezszeryfowy. No więc właśnie dochodzimy do rzeczy, którą ociupinę przemilczałem, że te pakiety włączające fonty to właśnie ładują je jako odpowiedni z tych trzech domyślnych krojów. To znaczy kroje szeryfowe, to wróćmy na moment do tabelki, kroje szeryfowe, czyli te, przypiszą jako domyślny krój szeryfowy dokumentu. Kroje bezszeryfowe, czyli te, przypiszą jako bezszeryfowy, a kursora jako typewriter. W związku z czym jest sensowne załadowanie więcej niż jednego z tych pakietów w danym dokumencie,
no pod warunkiem, że to właśnie będzie jeden stąd, jeden z tych i to ewentualnie. Jeżeli nie chcemy mieć domyślnego komputer Modern Typewritera. Czy jest jakieś domyślne powiązanie, że jeśli włączę Timesa, to nie muszę już pakować? Nie. W tej chwili, w tych pakietach powiązania nie ma, każdy z nich ładuje tylko jeden krój właśnie, ten nazwany tutaj. On jest wtedy też szeryfowy, tak? Tak jest, znaczy, no to właśnie do tego dochodzimy, że mamy te trzy domyślne kroje. No i co? No właśnie, i tak naprawdę to polecenia text rm oraz rm family nie włączają do rodziny Computer Modern Roman, tylko włączają taką rodzinę, jaka siedzi pod taką, w takim makrze. Więc tak naprawdę, jeżeli chcemy przełączyć dokument, o Boże, no to jest źle oczywiście, bo przepraszam, bo to nie powinny być te nazwy pakietów, tylko to powinny być wewnętrzne nazwy krojów. Znaczy tu powinno być, bardzo przepraszam, QTM, tu powinno być QHV, a tu powinno być QCR. To już nie TH. No na pewno. No nie miałem spellcheckera. Dobra, to tu jest błąd do wyraźnego poprawienia. W każdym razie te redefinicje to w zasadzie jest cała treść tych pakietów. Te pakiety, które ładowaliśmy przed chwilą, one w zasadzie są jednolinijkowe. Będziesz pokazał taki pakiet? Nie masz To może potem, co na koniec, bo... Żeby naprawdę pokazać. No i wtedy się okaże, że tam jeszcze napisane provides package i coś trzeba będzie tłumaczyć. No. Dobra. Jak nie masz na podorędziu, to... Tak, więc dobra, więc mamy te trzy rodziny i pod każdą z nich możemy sobie coś podstawić. No i teraz jest jeszcze pytanie, a która z nich będzie używana do tekstu głównego dokumentu? No więc mianowicie, do tego jest jeszcze jeden element, mianowicie jest takie coś, co się nazywa family default, i standardowo to jest zdefiniowane, standardowo to rozwija się do RM default. Czyli standardowa sytuacja jest taka, że domyślnym krojem dokumentu jest domyślny krój szeryfowy. A domyślnym krojem szeryfowym jest Computer Modern Roman. No więc mamy tutaj możliwość interwencji na kilku poziomach. Jeżeli sobie życzymy, żeby pewien dokument był składany w całości krojem szeryfowym, no w szczególności na przykład, żeby paginacja była krojem szeryfowym, no żeby to weszło we wszystkie miejsca, to przedefiniowujemy coś takiego, mówiąc, że ten dokument ma być bezszeryfowy oczywiście. No i już, to w zasadzie jest ten schemat stosowany przez domyślne klasy dokumentów, powiedzmy przez standardowe klasy dokumentów, przez większość klas dokumentów używanych z LaTeX-em. MWA, co tam to znaczy? Marcinowe wartościowe. No to jest klasa dokumentu. To mogłoby być artikuł, mogłoby być co innego, no, mógłby być beamer. Dlaczego nie? No to do tego właśnie dochodzimy. I żeby to się... No tak, normalnie żeby było, że jak powiem tekst IT, to żeby się włączał mi chancellor. A jak tekst RM, to żeby palatino. No tak normalnie, nie? Po prostu chcę taką, żeby kursywą było chancellor. Więc to oczywiście... To oczywiście da się zrobić,
To jest troszeczkę w poprzek tego systemu, który został przyjęty w LaTeX-u, bo właśnie tu jest wizja, że mają być takie kilka atrybutów, które są niezależne i zmieniamy je niezależnie. Natomiast ty byś chciał powiedzieć, że to od tego miejsca ma być krój pewnej rodziny w pewnej odmianie. I mieć polecenia na to. No więc to właściwie jest żaden problem. No, zdefiniowanie. Do tańców przyjąć do rodziny Chancellor, nie? Tak, to znaczy. No to albo trzeba napisać sobie makro, które, znaczy polecenie zdefiniować, które będzie właśnie włączało taką konkretną rodzinę w konkretnej odmianie. Posługując się kombinacją tych poleceń, które już tu mamy i to się daje zrobić, albo też można by zrobić taką definicję rodziny o jakiejś tam naszej nazwie, która będzie zawierała jako prostą odmianę Timesa, a jako kursywę Chancery. No, to też się da zrobić, więc... Odyniec, tak? Tak, styl Odyniec i już. Jak to nie śpiewaliśmy wczoraj rodzinę. Zaraz, bo to w ogóle, tak. Trzeba by się definiować wszystkie powołania i delików do Chancery. Załóżmy, dokument był pisany wcześniej, ja potem wpadam na ten pomysł, wszystkie wywołania i delików, żeby... No to rzeczywiście, jeżeli chcemy taką sytuację, to rzeczywiście trzeba zdefiniować nową rodzinę Odyniec, która będzie właśnie miała jako proste to, jako kursywę tam. I wtedy to świetnie zadziała. Wymieniane konkretne fonty. Tak, jeszcze zaraz pokażę, jeśli zdążę. Więc proszę Państwa, to może popatrzmy jeszcze przez moment na rodzinę, czy też meta rodzinę Latin Modern. Bo tam był, pojawił się na slajdzie pakiet LModern, który miał włączać rodzinę Latin Modern, więc on tak naprawdę przedefiniowuje wszystkie trzy domyślnie dostępne kroje pisma, ładując Latin Modern Roman, Latin Modern Sans Serif i Latin Modern Typewriter, to są ich wewnętrzne nazwy. Natomiast tak naprawdę ta rodzina Latin Modern zawiera jeszcze kilka takich, powiedzmy, troszeczkę udziwnionych krojów, które można, do których można się dostać, posługując się tymi nazwami. No to teraz zaczynamy dochodzić do całej prawdy na temat tego, jaki jest dostęp do fontów w LaTeX-u. Widzieliśmy do tej pory cztery atrybuty pisma, mianowicie, że jest krój, grubość i szerokość, odmiana i stopień. Tak naprawdę jest jeszcze piąty argument, niestety powiedzmy sobie, jest jeszcze piąty argument, mianowicie układ fontu, który oczywiście bierze się stąd, że w Techu jesteśmy ograniczeni do fontów 256 znakowych, w związku z tym na przykład cyrylica nam się nie zmieści razem z polskim, no i to już oczywiście jest puszka z Pandorą, tych układów się... Dobra, to będzie na następnym slajdzie, natomiast popatrzmy na te polecenia tutaj. To jest najniższy poziom dostępu do fontów z LaTeX-a. I posługując się tymi poleceniami, w tych poleceniach trzeba podać nazwy tych różnych cech, więc tutaj mamy, w tym miejscu właśnie pojawia się, to jest miejsce, w którym ta wewnętrzna latechowa nazwa kroju jest używana i w którym możemy sobie zażyczyć, żeby od tego miejsca był używany po prostu jakiś konkretny krój, no niezwiązany z tym schematem trzech krojów, tylko coś innego. Tutaj również to już nie jest to tekst MD i tekst BF, tylko jakieś nazwy grubości i jakieś nazwy odmian krojów, które się biorą z definicji, z plików definicyjnych, które jeszcze pokażę za chwilę. Tutaj mamy polecenie ustawiające
stopień pisma, w którym, które ma dwa argumenty. Ten drugi argument to jest interlinia, która ma być użyta z tym pismem. I jedna ważna rzecz na temat tych poleceń, że one tak naprawdę, one są deklaracjami, ale tak naprawdę w miejscu ich użycia one jeszcze nic nie powodują, ponieważ możemy chcieć zmienić kilka atrybutów naraz i te zmiany mogą nas wyprowadzić w ogóle poza to, co istnieje na chwilę, jeśli nie wykonamy ich wszystkich naraz, więc one tak naprawdę nie powodują nic i dopiero użycie polecenia select font spowoduje, że zostanie ta kombinacja, którą określiliśmy, zostanie załadowana. Zostanie podjęta próba, tak. Proszę Państwa, to jest skrócona tabelka układów fontów, które się pojawiają w życiu. Standardowy układ fontów Knuta, w którym nie ma polskich znaków, to było dla fontów PL. To zostało wprowadzone z fontami EC i można powiedzieć, że to jest rozsądna, domyślna wartość dla składów w językach europejskich. Jeżeli chcemy cyrylicę, to jest kolejny układ fontu, który jest w trzech odmianach, bo okazało się, że wszystkie znaki cyryliczne w jednym się nie zmieszczą i więc różne jakieś... Bardzo podobne, więc to jest jakoś tak dziwaczne. Tak, ale ja cyrylicy nie wiem, jakie są te potrzeby konkretnie, więc nie potrafię tego ocenić. Mamy... Te. Nie odliczając tam może druga z druga. But there are letters additional to Russian letters, which could be used in different languages. And these languages have different area of using. The T2A use most languages. No więc, znaczy ja myślę, że odpowiedź jest mniej więcej taka, że podobnie jak układ QX jest bardzo podobny do układu T1. No. Właśnie, nie wiem dlaczego, no nie zmieścił się. Dlatego OT4 jest, to nie jest stary afrykański, tak? Tylko to jest... OT4 jest afrykański, a OT4 nie jest. No tak wyszło, no jest trochę w tym bajzel. No. Natomiast Andrzej, jeżeli mu pozwolimy, to za chwilę powie, że cała ta sprawa układów fontów jest zupełnie przestarzała i że tym się nie trzeba przejmować, więc może nie poświęcajmy temu bardzo dużo czasu. A nie, no nie wiem, mam nadzieję, że powie. Więc powiem tylko, że... O ile kroje pisma możemy sobie nagle w środku dokumentu stwierdzić, że od tego miejsca to my chcemy TechJair tam Herosa, dajmy na to, mimo że wcześniej o tym nie wspominaliśmy i latach to załaduje, to układy fontów muszą być, chęć użycia układu fontów dalej w dokumencie musi być zadeklarowana w preambule za pomocą czegoś takiego. Wymieniamy wszystkie układy i ostatni z nich staje się domyślny. Pakiet polski domyślnie uaktywnia układ OT4. Można mu powiedzieć, żeby używał tego układu europejskiego i pewnie z fontami TechJair i z Latin Modernami to jest najsensowniejszy wybór w tej chwili. Teraz tak, a te argumenty, które się pojawiały w poleceniach font Series i font Shape, to w zasadzie nie jest zamknięta lista, to są typowo używane wartości, no więc na przykład jest medium, jest bold extended niestety i jakieś inne możliwości. Tutaj znowu to samo dla odmian.
Wydaje się, że najsensowniejsza rzecz, jaką można zrobić z kapitalikową kursywą, to jest wprowadzenie kolejnej odmiany, która się będzie nazywała, nie wiem, albo SI, albo SCIT. Dlaczego? One nie muszą, też nie ma tutaj tak naprawdę ograniczenia na długość tych napisów. No bardzo dobre pytanie. No więc oczywiście tekst MD włącza to, a tekst BF włącza to, przynajmniej domyślnie. Włącza BX, ponieważ w fontach Computer Modern ten bold jest właśnie nie B, tylko BX. I tu się zaczyna pewien problem z tym, że w większości innych krajów to jest B, a nie BX, ale to już rozumiem, że mamy minus 3 minuty i w związku z tym... Dobrze, to ja jeszcze pokażę jak wygląda plik definicyjny dla typowego fontu postscriptowego, czyli takiego, w którym nie mamy osobnych fontów dla różnych stopni pisma, bo wtedy jest stosunkowo najprościej. Mianowicie jest coś takiego. Mówimy, że wprowadzamy nowy krój pisma, który będzie się nazywał tak, ma on taki układ. No i potem jakie są możliwe kombinacje atrybutów dla tego układu. Więc na przykład, jeżeli chcemy w układzie o te 4 mieć rodzinę antp z serii, znaczy grubości m i w odmianie normalnej, to wtedy należy załadować plik metryczny z pliku, plik metryczny o nazwie antp.tfm. Ten statek kosmiczny tutaj oznacza, że to się ma dziać dla wszystkich stopni pisma, wszystkich żądanych stopni pisma, jest po prostu jeden plik z fontem. Jeśli by były różne, to tutaj byłoby coś bardziej skomplikowanego, ale to jest, taki jest najprostszy przypadek. No i tu widzimy inne kombinacje, to, inne pliki metryczne. W trzeciej kolumnie to jest nasza prywatna. A to jest ta wewnętrzna latechowa nazwa kroju, którą my sobie możemy wymyślić, jak chcemy. Taka etykieta. No zresztą właśnie to tak naprawdę też są etykiety. Możemy tu wpisać coś bardzo dziwnego i wtedy... Ale ANTP użytkownik nie widzi, a tamte widzi, tak? Nie. To wszystko jest widoczne na tym poziomie, poleceń font coś tam select font, więc... I ten poziom się konsekwentnie posługuje tymi etykietkami. Więc jeżeli będziemy mieli krój, który ma 6 odmian i będziemy 6 odmian grubości i 6 wariantów grubości i będziemy chcieli dać w dokumencie dostęp do nich wszystkich, no to trzeba wprowadzić jakieś skrótowe polecenia na font series, etykietka, którą tu wpisaliśmy, / select font i tyle. Tak, i w ten sposób wyprowadzamy na ten jakby poziom, wyższy ale, poziom to jeszcze nie, te tak, warianty. Nie, więc jeszcze, jeszcze jeden slajd i to jest koniec. I wtedy już Jurek powie, czy można zadawać pytania. Mianowicie, tu jest coś jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowanego, mianowicie antykwa Pułtawskiego, którą tu próbujemy zdefiniować, oczywiście nie ma odmiany tej slanted. Więc chcemy powiedzieć, żeby latech w tej sytuacji podstawił odmianę kursywną, przy czym ta funkcja sub spowoduje, że latech wypisze ostrzeżenie, że właśnie zastąpił coś, czego nie było, czymś, co ma, więc to jest określenie, co uznaliśmy za najsensowniejszą rzecz w braku odmiany slanted, przy czym można sprawić, żeby to powodowało w ogóle błąd przetwarzania, co może jest rozsądne. Natomiast to jest taka podmiana, która nie powoduje ostrzeżenia, tylko wypisanie jakiejś informacji w logu mało widocznej. Mianowicie, jeżeli ktoś zażąda BX-a, to mówimy, żeby podstawić B. I takie podstawienia siedzą w plikach definicyjnych fontów właśnie w związku z tym zamieszaniem, że w Computer Modern to jest BX, a w zasadzie w większości innych fontów to powinno być B, żeby było sensownie. No większość plików definicyjnych jest opatrzona czymś takim, żeby to jakoś w miarę sensownie działało. To ja tyle i przepraszam, że to tyle trwało. Jedno pytanie. Część składni, tak ma być. Jedno pytanie.
mamy te Jire, mamy, nie mamy 10 tam punktów, czy ten mechanizm wie, że trzeba, jeśli powiemy large, to on przeskaluje, nie? Tak, oczywiście. Jest to po prostu w kernelu latecha, czy w pliku FD? To znaczy... Wiesz, polecenie... Tak, ale to wtedy... To znaczy, to wynika z tego, co napisaliśmy tu w pliku FD, że dla dowolnego żądanego stopnia pisma należy załadować taki plik metryczny, odpowiednio go skalując. Znaczy, w TFM-ie masz napisane, że rozmiar jest 10 punktów. Dobra. No, tak się zachowuje polecenie font. No. Tak.